Siemano, 6 rano, minus 4, akcja szybka będzie, bez zbędnego przedłużania. Do 40 litrów, czy tam kilogramów dziennie. Ale jaja. Widzieliście takie rzeczy? Zaraz mnie odpierdzielą. W tym tygodniu mają mi oddać zetora, bo w piątek okazało się, że rozebrali ten silnik i niby, że na pierścieniach wszystko dobrze, nie widać żadnych uszkodzeń i że odma była. Nie potrafił mi wytłumaczyć, co z tą odmą było nie tak, ale że winowata była odma. I że oni coś z tą odmą zrobili, czy ją wymienili, no i że powinno teraz być, ale przedłużyli mi gwarancję o pół roku. Jadę po zetora, namieszam paszy, rozdam, podpinam beczkę i cisnę z pofermentem na rzepak. I jak wsiądę, nie skończę, póki nie nawiozę całego rzepaku dzisiaj. Dobra, mamy już zetora z powrotem, trzeba go przetestować. Patrzcie, jakie mam szczęście. Stanąłem na sklep kupić sobie coś do jedzenia, wywala płyn. Nie mogę zlokalizować, którędy. 21 beczek mam do wywiezienia, mam nadzieję, że się uda. No witam, jestem już z pierwszą beczką, mamy godzinę za 10:15. I co, lejemy? Proszę. Gaz na środku pola z pełną beczką po fermentu i nie chcę kurwa zapalić. Chyba nie muszę wam przedstawiać, jaką mam opinię o zetorze. Ja pierdzielę. I cały czas kapię. Teraz już się uspokoiło, kapię płyn pomału. Raz mi zgasł na ulicy, jak jechałem z pustą beczką. No popompowałem trochę pompką i jakoś z trudem zapalił. Paliwa jest pełen kocioł. Dzwoniłem do serwisanta. W poniedziałek wraca na serwis. Takie mam szczęście. Siemanko, dzisiaj cały dzień będę lał po ferment. Jest 13:10, dopiero wracam do domu. Dojadę, podpinam beczkę i ogień do rana. Lecę z pierwszą beczką. Panowie, ja nie będę przeklinał, ale kurwa stoję. Oj, przepraszam. Stoję na środku ulicy z beczką pełną po fermentu, się zaświecił, stop i nie odpala. Teraz to nie jest już, że zapowietrzony, tylko wyskoczyły jakieś dwa błędy. Dzwoniłem po serwisantów, żeby jak najszybciej tutaj po mnie przyjechali, bo utopię ten ciągnik, zaraz wstawię. Ale ja zrobię inaczej. Ja go postawię koło dealera z napisem szrot i oddajcie pieniądze złodzieje i niech stoi u nich pod bramą. I niech się martwią. Zamknę na kluczyk, skręcę koła, żak, żeby na lawę tego nawet nie wsadzili poza ciągiem ręcznym hamulce. Bo to jest jakieś nieporozumienie. 3/4 czasu na serwisie spędzi, a mam go już ponad 1,5 roku. Słuchajcie, jak widzicie, stoję, ale w innym miejscu. Odpalił po 15 minutach. Pojechałem, miałem akurat kilometr do pola, rozlałem to beczkę. Pole mam tam 400 metrów. Wyjechałem tylko z pustą beczką i znowu zgasł, znowu te same błędy. Ledwo dojechałem do domu, na pół obrotach, jakoś się doczołgał. Dzisiaj będziemy testować Belarusa z beczką 10 tysięcy litrów. Będę wodził po ferment. Właśnie się zepsuł Belarus. Już go słychać, już go czuć. Zaraz się wyłoni, zgadnijcie, co to będzie. O kurwa, zabiłby. To jest normalnie nie do wiary, ale oddało mu, jak mnie przeciągnął. Sprzęgło zaczęło działać, coś się zawiesiło. Nie no, nie uwierzycie. Walnęła chyba pompa hydrauliczna. To jest jakiś szok. Jakby teraz mnie z tym zostawił, bym nie złożył. Jak prezes? Tak się szczepią, ciągniki w XXI wieku. To jest pogromca Belarusa. Widziałem, jak on drżał ten ciągnik i go przyjechał. Co sądzisz o marce Zeta? Pominę ten temat. Jeśli możesz, to powiedz, co myślisz o Zetorze. Czytajcie to z mojej twarzy. Dzisiaj zaczynamy od odpalenia lokomotywy. Troszkę przyspieszyć. O Jezusiu! Chyba coś poszło nie tak. Ale przyspieszyłem. Skąd się bierze taki zapał do pracy? A ja nie wiem. Zetor to dobry traktor? No, czytajcie to z mojej twarzy. 36. Kurde, nie wiem, czy on wyrwie. Zobaczcie, trochę opony siadły. Biegi polne. Trójka. Reduktor 4x4. Nie idzie, kurwa. Ni chuja. Takem czuł. Zresztą teraz kurwa gdzie to ratunku szukać. Nie no, zakopię się tu, ni chuja. Nie wiem, czy jak ją zapełnię, to ją, czy ją ruszę później.
Kurde, w Belarusie się światło pali, ojciec mi zgasił światło. Przecież on już kurcze nie odpali, no nie mogę. Już pojechałem. Ja pierdzielę. Nie mogę, kurwa, z nim! Ja pierdzielę, piąta rano, kurwa. Witam was ponownie jak na drugiej części meczu. Jest MTZ, jest Belarus, są też fani z Kleczu. Kurde, nie mam roboty na dzisiaj za bardzo. Jak nic nie wymyślę, to będę musiał w Belarus sprzątać. Cholera, nie chce mi się. Skąd się bierze taki zapał do pracy? A ja nie wiem. Cholera, nie chce mi się. Zapał do pracy. Dzisiaj będzie konkretny dzień. Akcja obornik na trzy ciągniki. Będzie kurcze klawo. Mogłoby to trwać jak najdłużej. No i tak się zaczęły kurcze wywalanie, że rozpierdzieliło wałek. I śród poleciał prosto kurcze w szybę przednią. Na pierwszym rozrzutniku. Ja pierdzielę, nic robota nie idzie. U mnie na drugim wywaliło taką łapę, co przesuwa posuw na tym kole zębatym. I jadę do domu teraz odspawarkę to obspawać. Wrócę zaraz do nich. Ładnie, co? A miał być taki piękny dzień. Tego się nie da opowiedzieć. Przyczyny wypadku to prawdopodobnie śruby były złe albo podwozie też było złe. Jak pan skomentuje ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności? Jak do tego doszło, nie wiem. Chyba ma dość. Lepiej mokra niż zasucha. Trzeba mieć gruby zawór. Włożę głębiej. No ten bardzo ładny, aż wąż pardy.